Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, na dzisiejszej lekcji chciałabym Wam wytłumaczyć różnicę między słowem van, when i als. Bardzo często tutaj, moi drodzy, mylimy te dwa słowa, głównie te dwa słowa, czyli van i when. Bardzo często również nie wiemy, kiedy użyć when, a kiedy als. Na dzisiejszej lekcji skupię się głównie tylko na słowie van i when, czyli jaka tu jest różnica, a także jak poprawnie używać tego jakżeż praktycznego. Kochani, to jest tak praktyczne słowo, że po prostu w życiu codziennym używamy go bardzo, ale to bardzo często. Ja to sobie osobiście nie wyobrażam, nie potrafić poprawnie używać tego słowa. Zobaczycie, jak ono jest praktyczne i jak często je używamy zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim. Znaczenie tych słów van, moi drodzy, van jest znaczy tylko i wyłącznie kiedy. Za to when znaczy też kiedy, przepraszam, ale to takie kiedy w znaczeniu gdy, jeśli, skoro. Czyli jeśli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, czy tu ma być van czy when, w danym zdaniu, i zaraz tu będą przykładowe zdania. Pierwsza, jak to rozróżnić i być takim na 100% pewnym, czy my dobrze tutaj wybieramy słowo van czy when. Pierwsza metoda moja to jest taka, że jeśli w danym zdaniu pasuje tłumaczenie też na język polski gdy, jeśli lub skoro, czyli nie pasuje tylko kiedy, ale również gdy, jeśli, skoro, którekolwiek z tych słów jeszcze będzie nam pasowało i to tłumaczenie będzie po prostu dla nas normalne, logiczne, wtedy jesteśmy pewni na 100%, że ma być when. Bo w zdaniach, gdzie ma być van, nigdy w życiu nam nie będzie pasowało słowo gdy, jeśli lub skoro. Zaraz przejdziemy do konkretów. To jest taka pierwsza moja metoda. Zawsze mówię swoim uczniom, którym się to myli, van, when, że jeśli mamy dane zdanie, na przykład kiedy do mnie przyjdziesz, to pójdziemy sobie na obiad. Kiedy do mnie przyjdziesz? Tak? Pasuje przecież też tutaj, gdy do mnie przyjdziesz, to pójdziemy na obiad. Pasuje również, jeśli do mnie przyjdziesz, to pójdziemy na obiad. Tak? Super pasują też te słowa. Tu ma być when. Jezu, przepraszam, nie wiem, coś mi siedzi w gardle. Van zaraz to będą zdania. Als, tak jak jeszcze raz powtarzam, o als będzie szerzej na kolejnej lekcji. Als to też jest gdy, kiedy, ale też als ma znaczenie niż przy porównaniach, tak? O tym będzie, o als będzie na kolejnej lekcji. Dzisiaj skupiamy się na van i na when. Czy popatrzcie się. Van znaczy tylko i wyłącznie kiedy. Czyli na przykład, wann kommst du zu mir? Kiedy do mnie przyjdziesz? Nie, tu pasuje tylko tłumaczenie kiedy. Tu nam nie chodzi, gdy do mnie przyjdziesz, to coś tam sobie zrobimy, to gdzieś pójdziemy. Tu nam chodzi o po prostu pytanie, kiedy do mnie przyjdziesz? I też tu już powiedziałam, tu chodzi o pytanie. Wann używamy wtedy, kiedy mamy pytanie. When? No nie. When, kiedy mówimy dane zdanie oznajmujące jak coś tam, gdy coś tam, jeśli coś tam, skoro jest taka ładna pogoda, no to pójdziemy sobie na spacer, nie? Tu nie ma pytania. Czyli wann to jest pytanie. Wann kommst du zu mir? Kiedy do mnie przyjdziesz? Wann hast du deine Oma besucht? Kiedy odwiedziłeś swoją babcię? Kiedy? Nie? Po prostu to jest kiedy. Jedno znaczenie nam tu pasuje, jedno słowo, tylko i wyłącznie kiedy. Wann hast du Zeit? Pytamy się kogoś. Kiedy masz czas? Wann hast du Zeit? Wszystkie te zdania moglibyśmy przekształcić, tu jeszcze mamy jakieś mamy. Wann gehst du ins Kino? Kiedy idziesz do kina? Wszystkie te zdania moglibyśmy też przekształcić na tą konstrukcję z when, tylko to już będzie całkowicie miało inne znaczenie, inny przekaz. Chcemy wtedy powiedzieć coś innego, nie zadać pytanie kiedy coś tam, tylko na przykład, jeśli do mnie przyjdziesz, to, nie wiem, zrobię kawę. Jeśli lub gdy odwiedzisz swoją babcię, to, nie wiem, da ci ona
duży kawałek ciasta. Jeśli masz czas, to nie wiem co, jeśli masz czas, to poucz się języka niemieckiego. Jeśli pójdziesz do kina, to obejrzysz super, czy tam jakiś ciekawy film, tak? Wszystkie te zdania też możemy przekształcić na wenn. Tylko to już będzie nie pytanie kiedy, po prostu kiedy, tylko jeśli, gdy, skoro. Mamy to? Różnica między wann i wenn? Mam nadzieję, że tak, ona... Tu jeszcze chodzi o to, żebyście po prostu te słowa też rozróżniali. Jaką tu sobie możecie wypracować metodę? Ja tu zawsze podpowiadam, że byście byli pewni chociaż jakiegoś jednego zdania. Takie dosyć popularne z wenn, to jest wenn du willst, jeśli chcesz. Wenn du willst. Nauczyć się to po prostu zdanie na pamięć. Aha, wenn du willst to jest jeśli chcesz. Czyli tu jest wenn. A na przykład wann kommst du zu mir, powiedzmy też takie popularne zdanie, to tu jest to wann, że kiedy. Nie wiem, czy wam to pomoże, czy nie. Każdy ma inną metodę na to, aby w ogóle rozróżnić bardzo podobne słowa. No wann, wenn, bardzo podobne słowa, różniące się tylko tak naprawdę jedną literą. Tu już musicie sobie wypracować swoją metodę. Czyli tutaj skupiamy się w tym momencie na wenn, czyli gdy, jeśli, kiedy, skoro. Znaczenie mam nadzieję, że jest tutaj dla was już jasne. A teraz popatrzcie się, jak my budujemy z tym wenn zdania. No bo z wann, jeszcze tutaj na chwilę wrócę, normalnie w sensie zajmek pytający, czasownik, osoba i jakaś tam część zdania. Z wenn jest troszeczkę inaczej. Tu mamy szyk przestawny. Czyli jeśli zaczynamy od wenn, potem jest osoba, du, czyli po wenn zawsze jest podmiot, czasownik, który jest odmieniony do tej osoby, do tego podmiotu, zawsze ląduje na samym końcu tej pierwszej części zdania, czyli wenn, du, potem mamy jeszcze zu mir kommst. Było wann kommst du zu mir, a tu wenn, potem osoba du, czasownik, czyli kommst odmieniamy, oczywiście do tej osoby du, idzie tutaj na sam koniec tej pierwszej części zdania, a tu nam zostaje jeszcze zu mir, czyli wenn du zu mir kommst. No i teoretycznie możemy powiedzieć dann, nie musimy. Może być dann gehen wir spazieren. To dann może znaczyć takie, no to pójdziemy na spacer. Ale to dann wcale nie musi, po prostu nie musimy go używać. I jakby to jeszcze tutaj, jakbym się skupiła na drugiej części zdania, to zawsze potem wenn, jeśli zaczynamy od wenn, bo to wenn może być tutaj, z drugiej strony. Na przykład możemy powiedzieć wir gehen spazieren, wenn du zu mir kommst. Też tak możemy zacząć. Szkoda, bo nie zrobiłam tego typu zdania chyba. Teraz tak uświadomiłam to. Ale popatrzcie się, pierwsza część zdania po prostu wir gehen spazieren, czyli pójdziemy na spacer, wenn du zu mir kommst, gdy do mnie przyjdziesz, nie? Potem mamy wenn du Zeit hast, jeśli masz czas lub skoro masz czas, tutaj też możemy przetłumaczyć na to słowo skoro, kauf bitte ein, czyli skoro masz czas, to zrób zakupy. No i po polsku jeszcze powiemy takie to, czy no to zrób zakupy. Tu nic nie ma, po prostu kauf bitte ein, tryb rozkazujący. Czyli wenn, potem osoba du, potem mamy słowo Zeit, a czasownik mamy tu na końcu, tak, na końcu. To jest błąd, kiedy, co po niektóre tutaj osoby, mam na myśli obcokrajowców, kiedy, kochani, mówicie wenn du hast Zeit, wenn du kommst zu mir, nie, szyk przestawny. Moi drodzy, czym się szybciej nauczycie tego szyku przestawnego, to dla was będzie lepiej, bo w języku niemieckim tak często występuje ten szyk przestawny, czyli mamy podanym tutaj w słowie osobę, podmiot, a czasownik idzie na sam koniec, odmieniony do tej osoby, to jest szyk przestawny. Czym szybciej się go nauczycie i nauczycie się go poprawnie tutaj używać, tym dla was będzie lepiej, bo naprawdę, czy da się go ominąć? Ciężko. Chcąc mówić poprawnie? Nie ma takiej opcji. Bardzo często występuje, naprawdę. Wenn ich müde bin, dann, czy po prostu bez dann, trinke ich Kaffee.
Jak jestem zmęczona, to piję kawę. Wenn osoba ich. Tutaj bin odmieniamy do ich, czyli wenn ich müde bin. Nie wenn ich bin müde, tylko wenn ich müde bin, dann trinke ich Kaffee. Możemy też zacząć od tej strony, czyli ich trinke Kaffee, wenn ich müde bin. Piję kawę, jak jestem zmęczona. So oder so. Wenn ich krank bin, dann muss ich im Bett bleiben. Jak jestem chora, to muszę zostać w łóżku. To samo. Wenn, osoba, ich. Czasownik dopiero jest tu odmieniony. Krank. W takich krótkich jeszcze zdaniach jest ok, ale jak mamy dłuższe, to musimy pamiętać, ten czasownik na samym końcu jeszcze poprawnie odmieniony tutaj do podmiotu. No dla osób początkujących, no to nie jest łatwe, to nie jest proste, ale na pewno jak wszystko do opanowania. Idziemy dalej. Wenn du Lust hast, komm zu mir. Jak masz ochotę, to przyjdź do mnie. Wenn du Lust hast. Tutaj zaraz też będą takie krótkie zdania, ale bardzo często to wenn mówimy w takich króciutkich zdaniach. To wychodzi w danej jakby tutaj sytuacji. Ktoś coś do nas mówi, a my mówimy wenn du Lust hast, jeśli masz ochotę, skoro masz ochotę. Nie? To nie muszą być takie super całe zdania, tak jak to książki nam przedstawiają. W życiu codziennym często są bardzo krótkie. Ale to nie zmienia faktu, że też tu jest cały czas szyk przestawny. Wenn ich Zeit habe, jak mam czas, czy jak, to też możemy powiedzieć w języku polskim, użyć w języku polskim czasu przyszłego, czy jak będę mieć czas, bereite ich das Mittagessen zu, to przyrządzę obiad. Zubereiten, przyrządzać. Wenn wir Urlaub haben, fahren wir nach Italien. Jak mamy urlop lub jak będziemy mieć urlop, to pojedziemy do Włoch. Tak? Wenn, osoba via, urlaub, tu dopiero czasownik odmieniony do tej osoby. Drugą część zdania zaczynamy od czasownika, a potem osoba. Co po niektóre osoby też tu robią błąd, że mówią via fahren, na przykład tutaj w tej drugiej części zdania. Nie, czasownik, potem osoba, fahren via. Wenn es morgen nicht regnen wird, werden wir in den Park gehen. Jak jutro, tutaj już ewidentny czas przyszły, jak jutro nie będzie padał deszcz, to pójdziemy do parku. Na temat czasu przyszłego muszę nagrać lekcję. No właśnie, jeszcze nie ma u mnie na kanale. W każdym bądź razie tutaj ten czasownik wird odmieniamy tu do s. Es wird. Tu takie zdanie proste by było es wird morgen nicht regnen. Czyli nie będzie jutro padał deszcz. Czyli to s. To wird odmieniamy tutaj w s, a regnen idzie na samym końcu jako drugi czasownik bez okoliczniku. I w takiej kombinacji nam się spotykają tutaj dwa czasowniki. To w bezokoliczniku, regnen, a wird ten, który jest odmieniany. Dalej. Tu właśnie mam takie krótkie, bardzo praktyczne, ale to są zdania wyrwane z rozmowy. Wenn er will, skoro on chce. Wenn du musst, jeśli musisz, gdy musisz, skoro musisz. Wenn du kannst, skoro potrafisz. Wenn ihr Lust habt, jeśli oni mają ochotę, skoro oni mają ochotę. To tyle. Czyli podsumowując, pamiętamy, że wann, kiedy, po prostu tylko i wyłącznie mamy znaczenie kiedy i używamy wtedy, kiedy zadajemy pytanie, kiedy do mnie przyjdziesz, kiedy pójdziesz do kina, kiedy zaczniesz się uczyć języka niemieckiego. Wenn znaczy gdy, jeśli, skoro i też kiedy. Może inaczej. Wenn znaczy kiedy, ale też gdy, jeśli, skoro. I wenn to nie jest pytanie, to są zdania oznajmujące. I po wenn pamiętamy, aby był szyk przestawny, czyli po wenn osoba, podmiot, a potem, no tu są krótkie zdania, powiedzmy tutaj, na końcu dopiero czasownik odmieniony do tej osoby. Moi drodzy, zastanówcie się, takie zadanie domowe, czy to dzisiaj, czy w najbliższym czasie, mam tu na myśli osoby, które jeszcze, moi drodzy, nie używacie tego wenn. Zastanówcie się, po prostu zwróćcie na to uwagę, jak wy często mówicie zdania w języku polskim z tymi słowami gdy, jeśli, skoro, kiedy. I
Spróbujcie te zdania, takie krótkie, proste zdania. Nie wiem, mówię do Wiktora, mojego syna. Nie wiem. Gdy zjesz śniadanie, jeśli zjesz śniadanie, to pójdziemy na spacer, na przykład. Mówię, jeśli masz ochotę, to upiekę pyszne babeczki, tak? To możemy już teraz zjeść obiad. Cały czas w życiu codziennym używamy tej konstrukcji, moi drodzy. Dlatego jeśli używamy w języku polskim, to tym bardziej powinniście się nauczyć poprawnie używać w języku niemieckim. Wszystkie, moi drodzy, osoby początkujące, zapraszam do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Linki do pierwszych trzech lekcji znajdziecie tutaj na dole w opisie. Do zobaczenia.